A we wszystkim, w dzisiejszym odcinku kopiemy bunkier. No, bomby spadają 30 km od granicy, czyli ode mnie. Ja tu kopię taki bunkier, żebym mógł się schować, bo taki cienki. Nie, bez żartów, dziennik budowy numer 2. 3? To już 3 dni już tu męczę się? Boże, jak ja już nie mam siły. Mi się nie chce. Nie, żartuję, moi drodzy, lubię takie coś robić. Na dzisiejszy dzień zaplanowałem dzisiaj wykopanie tych dwóch dołków. Z tamtej strony już wykopałem. Także tu jest, ten dołek jest pod słupa drewnianego. Jak tutaj odbiłem tutaj tę deskę. Jak tutaj widzicie. Także przy tej desce od strony wewnętrznej tu będzie słup. Taki, nie wiem, słupek, nie wiem, 12 na 12 drewniany. A tutaj będzie ten dwuteownik wtopiony w betonie. Tak mniej więcej sobie tutaj wyprowadziłem sznurkiem, takim zwykłym, moi drodzy, sznureczkiem. Po stronie wewnętrznej, wiem, że tak dziwnie, ale strona zewnętrzna jest bardzo tutaj tak niewyraźna. Także tutaj mam przestrzał, wszystko widzę i dzisiaj bym chciał właśnie tutaj może ustawić, nie wiem, czy się da zalać, bo jeszcze bym chciał tutaj zrobić próg. Próg, tak jak mówiłem, ze słupa elektrycznego, bo mam kilka słupów elektrycznych, tam trzeba będzie przeciąć. I ładnie tutaj wstawić, nie wiem, z 5 cm chyba wyjdzie nad tutaj, nad tym moim wykopem. No. Tak to się męczy, no. I tak tu muszę kopać na kolanach. Chociaż mam taki świder, o, wziąłem taki świder 12-centymetrowy w średnicy. Może coś będzie przy wybieraniu. No tu ma jakieś, o, no, czy tak, te 40 na 40 można będzie powiedzieć, o. Tak zrobimy 40 na 40, chociaż niektórzy powiedzą, że ten dołek powinien być większy, ale wiecie co, to jest taka zwykła szopa i tu takich większych, nie wiadomo jakich dołów nie trzeba, bo ogólnie to chyba się powinno wykopać pod taki, no pod taką halę, to chyba metr na metr tutaj. A jak głęboko będę kopał? No jak się bym chciał się tutaj wgłębić, chociaż na, tutaj od tego na metr, nie wiem czy dam radę, ale spróbuję to na metr, no. I tak to pomału się odbywa. Wczoraj nic nie nagrywałem. Nie, wiecie, moi drodzy, ja żartowałem z tym codziennym nagrywaniem. Wiecie, to tak się nie da codziennie nagrywać. Bo jakbym codziennie nagrywał, to bym nic nie zrobił. No, nic bym nie zrobił. Także, o, nie wiem, czy wspomniałem, dojechał piasek. Może jakieś zdjęcia z dojazdu piasku. No i dzisiaj dojechał właśnie cement. No, stoi tu. Przywiozę sobie tu cement na miejsce, żebym miał tu blisko. Piasku mam, jak widzieliście tam. Może ja tak nadmienię, co sobie zrobić, to ja muszę to wejść do środka, no. Jeszcze nieotwierane, wieje, przeciąg jest taki, wiecie co? O, co chcę zrobić tutaj? Bo tutaj chcę zalać taki murek, jak już mówiłem wcześniej. Taki murek, powyrzucać te wszystkie drewniane słupy. Także tu będzie zaszalowane wzdłuż. Taką płytą OSB. No, także to. Tutaj, od tego słupa. Tam znów wszystko będzie wyrzucone, drewniane, nie wiem czy to widać, będzie szalonek. Tu będzie stał jeden metalowy słupek w tym miejscu. I tam też będzie metalowy, to wszystko się powycina. Ja to robię po prostu, czego ja tak robię, byle jak, wiecie, bo ja tak lubię robić, no. Lubię robić, bo najlepiej było to całkiem to rozebrać i robić. A ja to tak robię, wiecie, moi drodzy. Tu jeszcze maszyny stoją, nie wyciągałem te maszyn, bo przyjdzie czas, że to wszystko się powyciąga. Ale już troszkę mówię, troszkę później. Po pierwsze chcę zalać tutaj te słupy, niech stygną. I tak, tu będzie metalowy i tu będzie taki mur oporowy zbrojony drutem. No oczywiście będzie tu zalany. To będzie i z tej strony też tak samo będzie robione. Także tu będzie szalowane i te płyty już chciałbym, żeby to zostały. Te płyty, ja ich nie będę odszalowywał. Ewentualnie ich później poprzekręcam wkrętami szybkiego montażu, bo to już będzie. Bo jak to się mówi, ja to tutaj trzymam troszkę taki magazyn wstępny do tytoniu. Także jak już mi się nie mieści w magazynie, to trzymam tu troszkę tutaj. I no może będę niedługo przygotowywał, żeby tu była ta cała sortownia, bo tak liczę, że może coś się zmieni na rynku tytoniowym, że może będzie taki niesortowany, sprzedawany. Zobaczymy. Pomału. Ja przygotowuję to po prostu troszkę wcześniej. Także o, murek dookoła. Tutaj będzie mur oporowy z tej strony. To wszystko będzie widać, to dużo roboty jest. Tutaj będzie mur oporowy, tutaj, żeby ta ziemia się tak nie przesypywała. No. Także to przygotuję właśnie do ubicia, wiecie. To takie byle co. No, takie byle co jest, no. Ale jak to się mówi, pomalutku.
I wtedy rozbieram tą część dachu, robię krokwie, łaty i przygotowany będzie do pokrycia, a później boki będą też, podejrzewam, że będą zrobione też z blachy trapezowej, taki ścienny trapez, o coś takiego, może z alucynku. O, tak jak to zrobimy, żeby to ładnie... Drzwi rozsuwane gdzie chcesz zrobić? Drzwi rozsuwane będą tutaj, zamiast tego, tutaj takiego, bo to jest takie chwilowe, na zimę, żeby mnie tu śniegu nasypało, Także drzwi będą rozsuwane tu, a tutaj drzwi, nie wiem, będą jakieś takie unoszone może, nie wiem. Coś się pomyśli, może w tym roku też nie wyjdą, bo moi drodzy, niedługo zaczyna się praca w tunelu. Tam będzie jakiś taki miesiąc czasu, jak ta rozsada wyrośnie i idziemy sadzić, sadzić początek maja. To też troszkę, ale to myślę, że tam dłużej jak miesiąc czasu to nie będę siedział, Ewentualnie to też może będzie na ten rok zabite tak byle czym, jak to się mówi. Może tylko jedna strona będzie, bo tam mi jest łatwiej zabić blacho, jak teraz, jak tutaj o to się robić jakieś drzwi, bo też bym chciał tu takie drzwi zrobić, Bo tu będzie wjazd, wjazd. Tu będzie też, można będzie sobie spokojnie wjeżdżać, żeby te przyczepy tam, jak my to zawsze tam zakręcamy, męczymy się, żeby tu można było tu, czy ciągnikiem wepchać, czy, czy rękami nawet. Te drzwi nie będą takie otwierane dość często, tam tylko raz na jakiś czas, żeby tam sprzęt wchować, Także ja kopię, później muszę jeszcze wyciąć właśnie tego słupa i przywieźć tutaj. No i później jeszcze te dwuteowniki muszę dopasować, tutaj na wysokości jakoś. To się jakoś inaczej nazywa. Dwuteownik, nie, to się nazywa dwuteownik, fachowa nazwa dwuteownik. Ja to kopię. Dobra, ja to wykopię i może spotkamy się pewno, jak będziemy transportować słupa elektrycznego. Słupa, przyciąłem. Nie nagrywałem tego, bo nie było kamery. Ręcznie, nie jakoś tam młotem pneumatycznym, ja to robię ręcznie. Tradycyjnie. Przydaje się ładować, co? Przydaje się, chociaż nie trzeba tyle robić. Nie trzeba tyle dźwigać. Ja tak myślę, że tak pójdzie na płasko, będzie grubszy próg. Dam w ten słupowi drugie życie. Zbijam tu końce. Tak samo jak zrobiłem po tamtej stronie. Nie wiem, czy tam będzie widać. Z tego względu, że tutaj na tych drutach chciałbym to ustawić. Tutaj, na tym bloczku, tu by lepiej było. O tutaj. To ładnie tu sparł się. A tutaj by powiązał, ładnie to zrobił. Tutaj z tym słupem. I też chciałbym to odkryć druty, żeby to miało jakoś tam ręce i nogi. Także tutaj trzeba tłuc. Kurde, macie dzień jakiś taki krótki jeszcze. Nie wiem. Później to myślę, jakoś to naciągnąć. Nie wiem, czy ciągnikiem, czy... Już nie chce mi się tu z ciągnikiem jeździć jeszcze. A, jeszcze muszę wykopać tutaj ten rowek na to. Muszę jakoś tak ładnie przymierzyć. Muszę to jeszcze zrobić. On nie jest taki ciężki, jak tutaj widzę. O, dłutem daje radę. O. Tak o sobie tu. Mogę sobie nawet przekręcić całkiem. Tak, nie w zęby. O. Mocniej, Krzysiek, mocniej. Boję się, że on zaraz pęknie. Wiecie, on nie jest już taki nowości, bo to tak... Gdzie tam pęknie w połowie, szkoda było go tutaj nosić, A zawsze teraz jakiś tam próg będzie, Ja te progi robię, bo woda mi się nie nalewa. Wtedy. O, już prawie zrobione. Aha. O, rurki mam kawałek, do czegoś przyspawam. A coś się przyda zawsze. Nie jest taki ciężki. A ja dalej w tych gumowcach, wiecie. Jak założyłem na Mikołaja, tak do tej pory chodzę. Nie mam butów. Powiem, najlepiej się wkłada w takie gumowce. Wiecie, nie trzeba sznurować. Wyskakuje się. O, już prawie mam. Dobra. Już nie jest dobrze. Ja myślę, że już będzie.
No cztery druty, mój drodzy, to cztery druty. Teraz muszę to wykopać, jakieś żyłeczki sobie wyprostuję, to, żeby to równo było. Tam mam pozaznaczane na murku. Wykopię to. No i postaram się jeszcze to dzisiaj wcisnąć, chociaż jeszcze parę godzin jeszcze. Ale nie dam rady. Nie dam rady to pozalewać, bo jeszcze nie mam słupów gotowych. Chociaż jeden mam, pokażę wam. O, także jak tu widać, już jeden słup podsłowałem. On jest trochę za długi. Tak to wygląda. Tu ma właśnie wejść. Tutaj ta cała, no ta, jak to się nazywa? Nadproże ja to nazywam. Drewniane nadproże, no. Bo próg jest na dole, a nadproże jest drewniane. Właśnie tu ma tu iść. No, ten właśnie, to tam wykopałem. On jest za długi. A ta, to co tutaj jest, to ja na tym spawam. O. Żeby było równo. Także muszę to obciąć. Tu gdzieś, nie wiem, jeszcze przymierzałem, tam chyba trzy coś mam wyciąć tu, tam naspawać, tam gdzieś to będzie zabetonowane. I tu mam właśnie jeszcze jeden słupek, tam dospawa się częściej, także wy będzie to z tych wszystkich, to co tutaj mam, to będzie trzy słupki, no, moi drodzy, trzy słupki. No. Także ja to zaraz zakończę tutaj tego słupa, tam wstawię i biorę się za to. No, no tabaczek pomaga. No. No, on bardziej lubi panią prezes teraz, nie wiem czego. Prawda? Zawsze przy niej jest, przy mnie nie. Ja go gonię, tu szlifierka, to on nie lubi. No, o, o. No już poszedł, no. Także ja myślę, że w tym odcinku kończę i do następnego. Kiedy następny? Jutro.